Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No to rozpoczynam dzisiejszy temat dla reportera. Dziś w studiu jestem sam i sam czekam na wasze wszystkie telefony, które będę notował, te tematy, które zgłosicie telefonicznie właśnie. 767-400-400. Przypominam, że jest dzisiaj 14 dzień maja. Jak 14 dzień maja, to wtorek w tym roku i właśnie od 9:15 do 9:45 przez najbliższe pół godziny śmiało możecie dzwonić pod numer 767-400-400. Temat dla reportera uważam za rozpoczęty. Tutaj sobie już zaczynam notować powolutku. Na razie punktuję tylko. Mam nadzieję, że tych telefonów trochę się pojawi. Wszystko zależy oczywiście tylko i wyłącznie od rzeczy, które zaobserwowaliście. Od na przykład, nie wiem, kwiatów i motyli w podziękowaniach. Właśnie, może komuś od razu na dobry początek wyślecie. Jeżeli chodzi o nas i o to, co dzieje się w regionie, to wszystko oczywiście jak zawsze przeczytacie na miedziowe.pl, na portalu Zagłębia Miedziowego. Najświeższy temat, o którym już wspominałem, to o tym, że 20 maja przypada Dzień Pszczół, a z tej okazji kolejny już raz w roku Lubiński Ogród Zoologiczny zaprasza do wzięcia udziału w pokazach edukacyjnych oraz w warsztatach tworzenia. No i jeśli chcecie przeczytać artykuł Iwony Mierzwiak, to polecam, to jest jedyneczka teraz. Poniżej między innymi o rozliczeniach, które powinno być bardzo korzystne w tym roku dla głogowian, bo dobiegł końca sezon grzewczy w zasobach spółdzielni mieszkaniowej na Dodrze w Głogowie. O tym wczoraj słuchaliście też w poradniku lokatora. Pracownicy powoli rozpoczynają prace polegające na rozliczeniu. Czego mogą się spodziewać mieszkańcy, o tym wyczytacie również na portalu miedziowe.pl. No a także możecie poczytać o Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale teraz to odbierzmy pierwszy telefon dziś. Halo, dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, słucham. Ja dzwonię w takiej sprawie. Czekałam na wiosnę z niecierpliwością, ponieważ myślałam, że służby, które dbają o czystość, o porządek w Głogowie, zainteresują się tym kawałkiem żywopłotu. Chodzi mi o żywopłot, który jest między stacją Shell a kwiaciarnią Flora. Żywopłot, czyli wzdłuż Obrońców Pokoju ten żywopłot. Tak, wzdłuż Obrońców Pokoju, ale ten odcinek przede wszystkim. Dobrze. Proszę pana, nie dosyć, że połowa tego żywopłotu jest martwa, uschnięta, to jest tak brudno między tymi krzaczkami, że woła to o pomstę do nieba. Czego tam nie ma? Butelki, puszki, papiery, torebki foliowe, nie mówiąc o liściach, które są nagromadzone od paru lat, bo nikt tego nie sprząta. Idę do kościoła i mnie jest po prostu wstyd. Dobrze, ja sobie notuję. Wstyd za to miasto, że tak nie dba. Dbają tylko o stare miasto. Tam musi być czysto, bo turyści przyjadą, a reszta niech sobie będzie. Co to kogo obchodzi? Dobrze, ja... Tak, tak, proszę, proszę. Po prostu tamtędy ja już nie mogę przechodzić. Dobrze. Bardzo proszę, zainteresujcie się tym, panowie, bo... Ja już tutaj zanotowałem. Cita nic nie robi. Ja już tutaj zanotowałem ten temat. Żywopłot wzdłuż Obrońców Pokoju od stacji Shell do kwiaciarni Flora. Jest to zanotowane, zapisane. Będziemy się kontaktować i będziemy pytać, kiedy to zostanie uprzątnięte i dlaczego nikt się tym nie interesuje. Więc ten temat jest zapisany, także proszę dać nam chwilkę, żeby nasi reporterzy się tym zajęli i zgłosili te sprawy. Dziękuję, myślę, że wasza interwencja poskutkuje. No mamy nadzieję, że tak też będzie, no bo przecież jakby nie było Obrońców Pokoju, to główna ulica w Głogowie i warto byłoby ją posprzątać, żeby przy głównej ulicy było po prostu
czysto i tak jak należy być. Tak jak należy. Więc bardzo dziękuję za ten telefon i pozdrawiam naszą słuchaczkę z Głogowa i zanotowane żywopłot wzdłuż obrońców pokoju od stacji Shell do kwieciarni Flora. Z jednej strony uschnięte, z drugiej strony zaśmiecone, jak słyszymy. Podjedziemy, można zdjęcia jakieś zrobić przy okazji. A teraz wracamy do tematu dla reportera. 767-400-400, kochani. To jest numer do nas. Nasza słuchaczka skorzystała z tego numeru właśnie przed chwilą i nas poinformowała o tych krzaczkach. Albo o krzaczorach aktualnie, bo krzaczki to będą, jak będzie porządek. Natomiast wracając do tematu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, każdy mieszkaniec ma prawo zabrać głos. Mowa tutaj o spotkaniu z mieszkańcami w sprawie przebudowy drogi krajowej numer 94 i 36 na odcinku pomiędzy Wrocławiem a Lubinem, bowiem wczoraj, 13 maja, jedno ze spotkań odbyło się w świetlicy wiejskiej w Osieku w gminie Lubin o godzinie 17. Niezależnie od planowanych spotkań, każdy mieszkaniec mógł zabrać głos w tej sprawie. No i oczywiście polecam też przeczytać, jakie były informacje. Poczytacie też o zniszczonych autach. To wszystko na miedziowe.pl. To są najświeższe tematy, które pojawiają się w naszym portalu specjalnie dla was. No ale też nie tylko artykuły, bo i przecież nowe galerie foto, wśród nich Morawiecki w Lubinie, czyli który promował Dworczyka, także Bieg Łabędzi w Ścinawie czy drugi festiwal tańca w Polkowicach. Możecie zobaczyć, możecie pooglądać te zdjęcia, a przy okazji może się znajdziecie na którymś z tych zdjęć, bo byliście na jakimś wydarzeniu i na przykład aparat naszego reportera uchwycił was w kadrze. Także polecam nie przegapić co, gdzie, kiedy. To są oczywiście zakładki, w których znajduje się kalendarz imprez związanych z naszym Zagłębiem Miedziowym. I ja przypominam, że też na naszej antenie po godzinie 12 często rozmawiamy sobie z osobami, które są organizatorami danych wydarzeń i też warto posłuchać sobie po godzinie 12, 13, 14 Radia LK Zagłębia Miedziowego. A teraz, kochani, to ja oczywiście czekam na wasze telefony, bo przecież trwa temat dla reportera. 767-400-400, na razie jeden temat zgłoszony. Mowa tutaj o krzaczkach, o żywopłocie wzdłuż obrońców pokoju. Temat przekażemy i będziemy pytać służby, kiedy uprzątną ten teren i czy w ogóle uprzątną. I może trzeba będzie zrobić nowe nasadzenia, bo skoro nasza słuchaczka powiedziała, że niektóre krzaczki są już uschnięte, no to trzeba byłoby je wymienić. A teraz odbierzmy kolejny telefon. Halo, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja mam pytanie, jeśli chodzi o takie dziury na ulicy Przemysłowej. Jedna jest takie dość, dziura taka na wysokości stepu polo, a druga drukarni. Nie wiem, czy tam po tych awariach ciepłowniczych tam coś się zapadło, no ale jest na pewno jakieś utrudnienie, jeśli chodzi o jazdę samochodem. Także proszę bardzo, jakąś interwencję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ulica Przemysłowa, dziury. Wpisujemy sobie w takim razie okolice sklepu i drukarni. Dobra, zanotowane dziury i kiedy one zostaną zrobione, a i czy w ogóle zostaną zrobione. Może nikt nie wie o tych dziurach, a teraz już właśnie się dowiadujemy. Ulica Przemysłowa zanotowana. Czekamy na kolejne telefony. 767-400-400. Na naszym zegarku widzę już jest 9:23, więc czasu coraz mniej. Na razie trwa pierwsza połowa dzisiejszego tematu dla reportera. Druga połowa oczywiście po krótkiej przerwie reklamowej, ale do tej przerwy reklamowej jeszcze trochę czasu jest, więc korzystajcie z tego czasu, bo często zdarza się, że dzwonicie po 9:45, czy nawet dalej po godzinie 10:00, czasami w okolicach 11:00 dzwonicie, a temat dla reportera, czyli program, audycja cykliczna od poniedziałku do piątku, przypominam, od 9:15 do 9:45. Dwa tematy zanotowane. Jest żywopłot, jest ulica Przemysłowa zanotowana i dziury w okolicach sklepu oraz drukarni. A teraz, czy coś jeszcze się pojawi? To jest dobre pytanie. Może jakieś kwiaty i motyle, tak dla zachęty, żeby przyjemniej było tym osobom, które coś robią, naprawiają. Może trzeba docenić, to wtedy szybciej i chętniej będą wykonywać niektóre prace. Także taki dżingiel też specjalnie dla tych osób, które już coś naprawiły, mamy. 767-400-400. Doskonale wam znany numer. A jak już tak przeglądaliśmy sobie miedziowe.pl, to przecież trzeba też pamiętać o
takim portalu jak midziowe.tv. Na tym portalu, na lokalnym kanale wideo, także i wy możecie zostać reporterami. Jeżeli nagraliście jakiś ciekawy filmik, zrobiliście coś, zauważyliście, nagraliście, to możecie to oczywiście wysłać na midziowe.tv, na lokalny kanał wideo. Tu wśród najnowszych filmów, między innymi spotkanie widzew Łódź KGHM Zagłębie Lubin, które zostało wygrane 1-3 przez Lubinian. Przypominam, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, no to jak najbardziej skrót tego spotkania może zobaczyć. Tak jak i skrót spotkania Chrobry Głogów Resowia Rzeszów, spotkania zakończonego remisem 1-1. Ale nie tylko, bo oczywiście na miedziowe.tv także i sprawy związane z koncertami, na przykład bieg Łabędzi w Ścinawie, też 7. edycja, możecie zobaczyć, jak to wyglądało. Możecie między innymi też nadrobić zaległości dotyczące tematu dla reportera i odsłuchać na przykład z 13 maja, z 10 maja właśnie tematu dla reportera. Przypominam, że też znajdziecie tutaj filmy dotyczące obchodów dnia hutnika w Zagłębiu Miedziowym. Film został dodany raptem 4 dni temu. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to polecam miedziowe.tv, lokalny kanał wideo. No, to ja już się nagadałem, to teraz wy moglibyście trochę pogadać. 9:26 na zegarku, jeszcze 4 minuty, robimy krótką przerwę reklamową, a po przerwie reklamowej wracamy z drugą częścią tematu dla reportera. Drodzy słuchacze, nie dajcie się prosić, 767-400-400, na pewno jeszcze tych tematów jest dość sporo w naszym regionie, które należy poruszyć. Na razie 2 telefony z Głogowa, a przecież jeszcze są Polkowice, jest Lubin, jest jeszcze wiele innych miejscowości, tak jak, nie wiem, Radwanie, jak Ścinawa, jak Chocianów i można byłoby jeszcze wymieniać. Jeżeli którąś pominąłem, to wybaczcie, jest ich naprawdę wiele w Zagłębiu Miedziowym. Więc śmiało, jeżeli macie jakiś temat, nawet ze swojego miasteczka, z miasta, ze wsi, nie wiem, może gdzieś polna droga, coś gdzieś widzicie, zaobserwowaliście, to dajecie nam po prostu znać. 767-400-400. Telefonów brak, to jeszcze chwilę porozmawiam. W takim razie to do godziny 9:30 nie będę żadnego utworu prezentował. No ale jeśli nie będzie telefonów po 9:30, no to trzeba będzie coś zagrać. Przecież nie można gadać tak długo. Chociaż można, ale po co was zanudzać, skoro można przygrać jakąś melodię, a w tym czasie może się pojawi telefon. A telefonujecie, jak przypominam, 767-400-400. Patrzę sobie w nasz taki wewnętrzny kalendarz specjalny i widzę między innymi, że przed nami 2 rozmowy dzisiaj popołudniowe. Jeżeli jesteście zainteresowani wydarzeniami w naszym regionie, to wśród jednej rozmowy pojawi się pani Małgorzata Życzkowska-Czesak, dyrektor Centrum Kultury Muza w Lubinie, która będzie zapraszać na wyjątkowy koncert. A jaki to koncert? No to wam zdradzę od razu, bo i tak możecie znaleźć to w zakładce Co, Gdzie, Kiedy. Mowa tutaj o koncercie Anity Lipnickiej, która przyjedzie do lubińskiej muzy. Ale też przy okazji pani Małgorzata Życzkowska-Czesak opowie o finale 30. Dolnośląskiego Dziecięcego Konkursu Wokalnego o Złotą Nutkę. To po godzinie 12, natomiast po godzinie 13 pojawi się już tutaj duet. W studiu pojawi się Agnieszka Kompłanicka-Dyczko i Marta Stanowska z Centrum Kultury w Polkowicach i Pałacu w Suchej Górnej i zaproszą na Dzień Matki do Pałacu Suchej Górnej. Ja przypominam, że Dzień Matki już niebawem, bo 26 maja, raptem zostało 12 dni, to mało czasu. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby mamie jakiś prezent zrobić, to trzeba się szybciutko zastanowić, szybciutko naprawdę, co tutaj, wiecie, na co wysłać mamę na przykład do teatru albo do, nie wiem, Centrum Kultury Muza, tudzież Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie, albo jeszcze w inne miejsce. Może do kina zabierzecie mamę. No wszystko jest, wiecie, zależne tylko i wyłącznie od was. A może w tym roku po prostu kwiaty i dziękuję. Może tak. Jedno jest pewne, dużo się dzieje. Bardzo dużo się dzieje w regionie, tak jak i dzieje się dużo na portalu miedziowe.pl, na który cały czas też odsyłam. 767-400-400. Minuta do przerwy, więc jeszcze ta minuta chwilkę potrwa, a mam nadzieję, że w międzyczasie się pojawi telefon. Może jeszcze dzisiaj pojawią się kwiaty i motyle. Bardzo bym sobie życzył, żeby takowe się pojawiły, bo to zawsze miło, jak kogoś doceniacie, a nie tylko zwracacie uwagę, że coś jest niezrobione, ale też docenicie, że było zrobione, że zostało naprawione. Więc takie podziękowania również za pośrednictwem Radia LK można wysłać.
tylko wystarczy wybrać numer 767 400 400. No i troszkę odwagi trzeba mieć, bo są osoby, które faktycznie strasznie boją się zadzwonić, wolą do nas napisać, a przecież nie o to chodzi. Lepiej zadzwonić, porozmawiać, zawsze można jeszcze jakąś dyskusję wywołać na dany temat. Póki co ja wywołuję w takim razie krótką przerwę reklamową i zaraz po niej wracam do Was z dzisiejszą drugą częścią tematu dla reportera. No i czas powrócić do dzisiejszego tematu dla reportera. Kochani, mam nadzieję, że i wrócimy do waszych telefonów 767 400 400. Drodzy słuchacze, czekam do godziny 9.45, a tu naprawdę niewiele czasu zostało, bo tylko 12 minut. 9.33 na zegarku. No i pytanie, czy jeszcze jakieś tematy się pojawią. Ja przypominam, że wśród tematów, które dziś pojawiły się, to temat żywopłotu wzdłuż ulicy Obrońców Pokoju oraz ulica Przemysłowa i dziury w okolicach sklepu oraz drukarni. Teraz to tak jeszcze szybciutko zaglądając sobie i przeglądając w przerwie reklamowej portal miedziowe.pl, zauważyłem, że dzisiaj 14 maja o 10, czyli już niebawem, już za momencik, odbędą się we współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Głogowie w Miejskiej Bibliotece Publicznej prelekcje dotyczące bezpieczeństwa działań w sieci. To są bardzo ważne prelekcje. Jeżeli ktoś z Was ma możliwość, to niech naprawdę się uda do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie przy ulicy Budowlanych 10 i tam od godziny 10 i właśnie taki temat jak bezpieczeństwo w sieci. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to polecam, a jeśli nie jesteście zainteresowani tym tematem, to również mimo wszystko polecam zapoznać się, bo dziś bezpieczeństwo w sieci to chyba bardzo ważny temat, jakby nie było. A do tego wszystkiego, skoro jest wtorek, no to mamy w Maydayu wtorki z historią. Dziś między innymi porozmawiacie sobie z Michałem Gurawskim, a w sumie to posłuchacie od Michała Gurawskiego o godzinie 17, czegoś na temat zamachu majowego, czyli przewrotu wojskowego, który został dokonany przez Józefa Piłsudskiego w maju 1926 roku. Dobrze, to są te dzisiejsze wydarzenia, ale też przecież dzisiaj spotkanie autorskie z autorką romansów, o czym słyszeliście już w serwisie lokalnym, to w Gaworzycach. Natomiast mowa o Głogowęce Małgorzacie Smolec, której powieści są chętnie czytane nie tylko przez mieszkańców naszego regionu i właśnie dziś miłośnicy jej twórczości będą mieli okazję spotkać ją osobiście w Gaworzycach. Polecam wybrać się do Biblioteki Publicznej w Gaworzycach. Tam Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka zapraszają. Ja też zapraszam, szczególnie, że jeszcze przy okazji będziecie mogli spotkać się nie tylko z Małgorzatą Smolec, autorką tych powieści, tych romansów, ale również i z Kasią Prowatidzik, która poprowadzi to wydarzenie. Dobrze, to ja teraz prowadząc temat dla reportera patrzę na zegarek i widzę 9.35 i żeby was nie zanudzać dłużej, to po prostu zagramy utwór, ale mam nadzieję, że w międzyczasie pojawi się jakiś telefon. I śmiało, nawet jeśli leci utwór, zadzwońcie pod numer 767 400 400. Czekam. Halo, halo, dzień dobry, witam. No polecam ściszyć radioodbiornik, naprawdę. Mówić o rzeczu. Halo. No, a teraz? No, teraz jest cudownie, słucham. Proszę pana, może nam radio pomoże, ja pochodzę z Lubina. Mhm. To znaczy, wynajmuję mieszkanie, zajmuję się folklorem. Mhm, dobra. Ale jest o, jaki jest temat? Jaki jest temat? Przechodzimy do konkretów. Potrzebuję do zespołu regionalnego folklor, muzykantów. Kurczę, takie duże miasto, a nie mogę znaleźć nikogo do pomocy. Prowadzę dwa zespoły, kurczę, i problem. Mhm. Ale kogo pan tam poszukuje dokładniej? Muzyków, wokalistów? Czym to młodzież zachęcić, kurczę, żeby przyszli? No ja zadałem panu halo. Są trudoniści, są klarneciści, no kurczę. Halo. Halo. No właśnie, pytam się, kogo pan dokładnie poszukuje do tego zespołu folklorystycznego? Może być młodzież, może starsi wstydzą się albo coś. A. Niech przyjdą do Osieka na Świetlicę. Mhm. Czwartek, poniedziałki, zespół Lubin w Krzeczynie Wielkim. No są potrzeby. Mm-hmm. Ale też w jakiej roli? Wokalistów, nie wiem, perkusisty? Instrumentalistów. Dobrze, czyli instrumentalistów. Wpisujemy sobie.
No, pomóżcie nam, może się uda, dziękuję. Proszę bardzo, pozdrawiamy, do usłyszenia. Słyszeliście w czwartek spotkanie. Jeżeli ktoś chciałby brać udział w takim przedsięwzięciu, no to jak słyszeliście, nasz słuchacz poszukuje do zespołu folklorystycznego instrumentalistów. W czwartek spotkanie, miejscowość Osiek, także śmiało można się wybrać. Ja tutaj zapisuję, może koleżanka Iwona Mierzwiak jeszcze jakiś temat z tego zrobi. Może się okazać, że w przyszłości taki zespół folklorystyczny, a przypominam, że folklor wraca do łask, stanie się bardzo popularny. Nie tylko w Zagłębiu Miedziowym, ale też i w Polsce, a może i nawet za granicą, bo to nigdy nic nie wiadomo. Jak zagryzie, no to czemu nie? Życzę powodzenia, trzymam kciuki, no i mam nadzieję, że niebawem jacyś instrumentaliści pojawią się w tym zespole. A teraz odbierzmy kolejny telefon. Halo, dzień dobry, witamy. Ja bardzo proszę, naprawdę, drodzy słuchacze, ściszajcie radioodbiornik, bo wielokrotnie o tym mówiliśmy. Jak rozmawiacie z nami, to rozmawiacie przez słuchawkę swojego telefonu albo przez po prostu swój telefon, z jakim jest, nie wiem, smartfon czy telefon komórkowy, a radyjko ma być ściszone, tudzież wyłączone, a najlepiej to wyjść do innego pomieszczenia, bo po co może ktoś jeszcze w pomieszczeniu jest, chciałby posłuchać, jaki to temat był. Więc czekam. 767-400-400. Proszę spróbować raz jeszcze. Może tym razem się uda. Halo, dzień dobry, witam. Proszę czekać. No właśnie, no to se poczekam. I tak z naciskiem na se. Także ja sobie tutaj poczekam. Albo se poczekam. Może ktoś w końcu stwierdzi, że jednak warto ściszyć radioodbiornik i zadzwonić do nas i powiedzieć, jaki ma się temat. Mamy temat z Głogowa, z Głogowa, dwa tematy z Lubina też mamy. Przypominam, poszukują do zespołu folklorystycznego instrumentalistów. W czwartek Osiek, tam się spotykacie. No, warto wybrać się. Jak gracie na jakimś instrumencie, to może się przydacie. A szukacie na przykład zespołu. 767-400-400. Patrzę na zegarek, widzę, że jest 9:41. Osoba, która do nas dzwoniła dwa razy, chyba trzeci raz nawet nie spróbuje. Widocznie może nie ma możliwości wyłączenia radioodbiornika. A może teraz się uda? Chyba się nie uda, albo się uda. Halo, dzień dobry, słucham. Dzień dobry, proszę pana. Ja dzwonię właśnie z Polkowic, z ulicy Żarskiej. Ja już dzwoniłam chyba dwukrotnie czy trzykrotnie. Jaka tam będzie odpowiedź w sprawie sklepu z tego Żabka? Te trzy poletka są bardzo zaniedbane. Czy ktoś się tym zainteresuje, czy zainteresował się może do tej pory, żeby to pięknie uprzątnąć i zrobić, bo nadal jest śmietnisko ogromne i bardzo brzydko wygląda. Dobrze, ale to z tego, co dobrze pamiętam, to pani przed ilu? Parę dni temu. No właśnie, tydzień temu, tak? Chyba pani dzwoniła. No to tak, często tak, jest tak. I jesienią, późną jesienią w ubiegłym roku też dzwoniłam. I tak do tej pory nikt tam się nie pojawia, nikt nic nie robi i tam jest dużo, dużo takich różnych śmieci. Ja się niestety boję, że... Aha, bo pani nie mówi o prywatnej posesji, tylko mówi pani o tych posesjach na obok po prostu sklepu. Tak, bo to jest Żabka i wychodząc z Żabki, to już trzy takie poletka stoją zaniedbane. Ja już z takim panem kiedyś rozmawiałam, a on mówi, że ja nie wiem, proszę pani, czyje to jest, kto się ma tym zająć. Ja myślałam, że to może ten prywatny pan, co ma może tą Żabkę, że on może to ma zrobić, ale ten pan mówi, że nie, absolutnie tego nie interesuje. Czyli pani się już tutaj dowiadywała, to już swoje pani się wywiedziała w takim razie. Dobrze, to my też postaramy się dowiedzieć. Ja przypomnę się z tym tematem, tutaj koleżance myślimy ten temat. No dobrze, i teraz mam drugą rzecz, oczywiście, ale ta rzecz naprawdę jest bardzo ważna. To jest również ulica Żarska 14. Na parterze mamy dużą rozbudowę gazu. Ten gaz jest rozprowadzany do wszystkich mieszkań z tego punktu. I tam jest urwana klapa
od 2 miesięcy, naprawdę od 2 miesięcy. Ja już prosiłam męża mojego, żeby o jakieś śrubki się postarał, coś zrobił z tym, ale on mówi, że nie, mówi, ja takich spraw się nie dotykam, bo to jest sprawa gazownictwa, to nie wolno takich rzeczy mi dotykać. No i to jest właśnie duże niebezpieczeństwo. Ja uważam, że ktoś powinien podjechać, to jest 14 Żarska, na parterze, duża rozdzielnia gazu i trzeba po prostu tą klapę wmontować, żeby tam dzieci nie miały dostępu do tego gazu, że, no bo to jest, to naprawdę zagraża niebezpieczeństwu. Tak, 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 jak najbardziej. Zanotowałem ten temat, będziemy w takim razie przekazywać ten temat dalej. A proszę, no, mi powiedzieć, to proszę, to jest, a proszę mi tylko powiedzieć... Tym, bo to gazowe, to, ten, o tym gazie, co mówię, to naprawdę to trzeba zrobić, bo to jest duże niebezpieczeństwo. A państwo są w jakiejś spółdzielni? Państwo są... Jak to tam No, to jest... To cały ten budynek, on jest taki pomalowany na żółto-cytrynowy. To jest od dewelopera kupione ten dom i tu mnóstwo ludzi mieszka. No i ten gaz, no to... Ale proszę mi powiedzieć, ale kto zarządza tą nieruchomością? No prawdopodobnie, wie pan co, myśmy należeli do Polkowic, tak? Ale Polkowice przekazali nam na Głogów. Więc dalej ja panu nic panu nie powiem. Ale to komu nie płaci? Orientuję się. To wiem, dobrze, że tylko jakaś... opłaca się mieszkanie, no, tak, gaz, tak. Światło, wszystko się no, opłaca. A jak opłaca pani to mieszkanie, to komu pani to mieszkanie opłaca? To adres dajemy na, no, do spółdzielni, to jest, jakby to powiedzieć, to są mieszkania deweloperskie. Ale zawsze jest tak, że danym mieszkaniem, daną nieruchomością zarządza ktoś. Jest to albo firma... W Głogów. Mieliśmy Polkowice, teraz nas przenieśli na Głogów. Bo to takie rzeczy to powinniście im zgłaszać, bo to oni zarządzają tym budynkiem. To właściwie to do nich by trzeba było mieć telefon i do nich przedzwonić, żeby oni to zrobili. A to państwo nie mają numeru telefonu do osoby, która zarządza, no właśnie, waszą nieruchomością? Ja o tym nie pomyślałam, bo tak zawsze to radyjko mnie tak zachęca do różnych spraw, do różnych informacji, to się do was udało. No tak, tylko my teraz... Ale teraz, jak jeżeli pan nie może tego nie, bo problemem zgłosić jest... czy zrobić, to my to może zrobimy, nie? Bo problemem jest to, że zanim my dotrzemy do informacji, kto zarządza państwa lokalem, to wy już powinniście mieć taki numer na fakturze, którą otrzymaliście z czynszem przecież. Aha, no właśnie, no może i tak. Także my tu będziemy, ja tu już tu będę tego pilnować, bo chodzi o to, że tu mamy mnóstwo małych dzieci i ja już tak to przemyślałam, że te dzieci tam nieraz odpędzam, mówię, dzieci, wyjdźcie z tego korytarza, bo tutaj nie wolno, zobaczcie, skrzynka gazowa cała otwarta, jest niebezpieczeństwo, nie? Ja polecam naprawdę zerknąć tam na rachuneczek, zobaczyć, zawsze jest jakiś kontakt na rachunku, prócz danych oczywiście do przelewu, też jest kontakt na pewno telefoniczny, warto zwrócić uwagę, kto jest zarządcą danej nieruchomości i to do nich to A zgłosić. A co z tym porządkiem pod tą Żabką, też pan nic nie może odpowiedzieć? Nie, z tym porządkiem to przekażemy temat. Ten temat na pewno przekażemy, natomiast mówię, no z tą ulicą Żarską i z tą klapą od rozdzielni gazu, no to ja już tam osobiście. Ja nawet wtedy dzwoniłam, że tak ciemno na tych ulicach, no i troszeczkę się poprawiło z tym światłem, chociaż nie zupełnie, no ale jakoś tam się świeci co druga lampa, co trzecia. Ale jakoś tam te światełka, już tam coś dotarło trochę. Dobrze, no to jest najważniejsze. Natomiast mówię, z tą klapą od rozdzielni to śmiało do osoby, która zarządza państwa budynkiem. No fajnie, no dzięki. A ten nieporządek przy sklepie przy ulicy Żarskiej w Polkowicach zgłosimy raz jeszcze. Więc bardzo dziękuję za ten telefon i pozdrawiam. Mamy nadzieję, że niebawem zostanie tam wszystko uprzątnięte. A teraz, drodzy słuchacze, patrzę na zegarek, jest 9:47, więc dzisiaj troszkę po czasie... Trochę nad godzin, można powiedzieć, nad minut, ale kończymy temat dla reportera. Na kolejny temat dla reportera zapraszam już jutro 9:15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.